panią profesor Szczerbakowską, która jest tutaj współorganizatorką dzisiejszych testów Mensa. Pani profesor, proszę powiedzieć, co ma na celu dokładnie takie wydarzenie? Wydarzenie jest trochę taką ciekawostką właściwie, bo no, wiadomo, że to jest tylko dla chętnych. Każdy może do takiego testu podejść, sprawdzić swoją inteligencję, swoje IQ. Wynik jest tajny, podawany tylko zainteresowanym, więc można się tym pochwalić albo go schować, jeżeli coś nie wyjdzie. A czy mamy jeszcze szansę na jakieś wydarzenie tego typu w najbliższym czasie? Tak, myślę, że tak, ponieważ koordynatorem Mensy Wielkopolskiej jest nasz absolwent. Także Mensa organizuje takie testy zwykle no, nie częściej niż raz w roku, także w następnym roku szkolnym, tak by powiedzieć. A co daje taka przynależność do Mensy? No, Mensanie to są ci najinteligentniejsi, tak? Oczywiście inteligencję można mierzyć na różne sposoby, więc to jest jeden z możliwości, jeden z możliwości pomiaru. Ale przede wszystkim satysfakcję można sobie po prostu tak trochę podnieść samopoczucie. A mi się uda. A orientuje się pani, jakie jest taki optymalny wynik? To znaczy, te wyniki są chyba zróżnicowane też w zależności od wieku. Myślę, że dla starszych osób są troszeczkę już odmienione poprzeczki, dlatego że umysł już nie działa tak sprawnie. Inne są na pewno dla bardzo młodych. Optymalne wyniki uzyskują ludzie w waszym wieku, czyli młodzież około 18-20 kilku lat. Wtedy wiadomo, on to działa najsprawniej. A od jakiego wieku można brać udział w tych testach? Teraz to zostało zmienione, chyba teraz jest od 10 roku życia. Czyli nie ma jakichś specjalnych funkcji, skoro ma jeszcze 10 lat? Do późnej starości. Rozmawiamy z panią Olą, która brała udział w testach Mensa. Proszę powiedzieć, co pani dało na taki udział? Przede wszystkim chciałabym sprawdzić, czy no, moje zdolności poznawcze intelektualne pozwolą mi na wstąpienie do organizacji Mensa. A chciałam. Tak. A ile tam trzeba mieć na koniec procent? Dokładnie, to nawet sami pewnie nie wiedzą organizatorzy, ale tam chodzi po 2% populacji. Dobrze, dziękujemy. Dziękuję serdecznie. Rozmawiam z panem Maciejem Szulowskim i Piotrem Zeremą. Witam serdecznie. To są panowie, którzy organizowali dzisiejsze testy Mensa. Chciałabym się panu spytać, skąd w ogóle pomysł na przeprowadzenie tych badań? Sesje takie prowadzimy regularnie w całej Polsce. Poznanie był niedawno, teraz zrobiliśmy zrobić test w Koninie. W Koninie parę lat temu już takie testy były, postanowiliśmy do tego wrócić i przygotować tutaj. A jeszcze chciałam się spytać, czy kiedyś już mieli Państwo okazję organizowania? Testy w różnych regionach organizowane są cyklicznie. W ciągu roku staramy się zorganizować we wszystkich regionach, w których uczestniczymy w jakichś grupach, także w nowych miejscach, gdzie szukamy nowych członków. Testy organizowane są praktycznie co tydzień, weekend gdzieś w Polsce. I mamy kilka osób, które po prostu się tym zajmują, organizują w danych regionach oraz koordynatora, który to wszystko stara się ogarnąć. A czy dzisiejszy sobotni poranek rzeczywiście okazał się takim 100% spełnionym? Wydaje mi się, że możemy tak powiedzieć, ponieważ dotarliśmy tutaj szczęśliwie. Dało się przetestować grupę osób. Zobaczymy, jakie będą wyniki. Pociągnął tylko 15 minut później. A czy długo się czeka na takie wyniki testu? Wyniki powinny dojść w przeciągu 6 tygodni od dzisiejszego testu. Pytam, że mogą być opóźnienia związane z pocztą. Ostatnio pacjenta też jest człowiekiem, zdarzają się opóźnienia, aczkolwiek w ciągu 6 tygodni zazwyczaj otrzymuje się wynik. A kto w ogóle sprawdza takie testy? Wynik sprawdzania testów zajmuje się koordynator do spraw właśnie sesji testowych, ustala harmonogram sesji oraz zajmuje się sprawdzaniem uzyskanych wyników i rozsyłaniem ich do osób. W takim razie dziękujemy bardzo za rozmowę. Dziękuję.